Sprzedał się i to konkretnie dla McDonalda. Tak można by to powiedzieć. Natomiast witam wszystkich gorąco i w tym materiale chciałbym co nieco powiedzieć na temat fast foodów, a dzisiaj do tego nam będzie służyła właśnie ta torebka, w której jest magiczna kanapka. O co chodzi? Zgłodniałem i jako, że jestem osobą, która w sumie już od ponad roku nie jada w fast foodach, co mam na myśli nie jada? Mam to na myśli, że jeżeli jestem głodny, a mam taką możliwość, gdzieś się zatrzymuję obok jakiejś stacji benzynowej, czy jest tam McDonald's, czy jest tam Burger King, to generalnie staram się unikać tych miejsc, wiedząc, że na przykład mogę gdzie indziej coś kupić, co nie będzie fast foodem, albo po prostu jechać do domu, jeżeli jeszcze nie jestem tak głodny, że zemdleję. Natomiast mam takie dni, jest to raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, kiedy po prostu mam ochotę iść sobie na taką kanapkę, właśnie na przykład z McDonalda, albo do jakiejś Pizza Hut i tak dalej. Także no, ciężko też zrobić w domu taką identyczną kanapkę. A dzisiaj w ogóle chciałem co nieco powiedzieć na temat tego, w jaki sposób tam... To w ogóle prosiłem o kolę. O kolę bez lodu. Słyszycie? Jest w pizdu lodu. Jest tyle lodu, że jak moje bolące gardło by to przyjęło, to pewnie bym był chory przez dwa tygodnie. Dlatego ten lód nie wiem co zrobić. No, wiecie jak jest Coca-Cola w ogóle robiona? Tam jest... To nie jest oryginalna Coca-Cola, tylko to jest woda mieszana z tym ekstraktem Coca-Coli. Co mamy w środku? W środku mamy... To jest zestaw w ogóle. Słuchajcie, kanapka szefa to się tak nazywa. Chciałem wypróbować. Czekajcie, co tu jest. 19,30. 19,30 kosztuje kanapka szefa. Powiększone fryty i Coca-Cola. Ale to jest nasz główny bohater. Ja jestem ciekaw, co tam jest w środku. Mianowicie, nie wiem, czy to ma specjalną tą. Nie, tutaj nic ciekawego nie jest. Jak to wygląda w ogóle? Bo jak na tak drogą kanapkę, to powinno... Co to jest? Bułka z serem. Zadychę. Znaczy, na reklamie to wyglądało troszeczkę inaczej. Powiem szczerze. Ale mam nadzieję, że to będzie przynajmniej dobre. Wezmę to bliżej. Co my tu widzimy na pierwszy rzut oka? Bułka z serem, majonez bądź jakiś sos majonezowo podobny, pieczarki, a dokładniej dwie sztuki. Tutaj mamy cebulkę chyba, kawałek pomidora, no i mięso dosyć duże. Sera nie widzę. No zobaczymy, zaraz to spróbujemy i zaraz wam powiem, czy warto w ogóle taką kanapkę sobie sprawić raz na jakiś czas. Także uwaga, teraz będzie moment, w którym się je. No, bardzo dobra, ale czy jest warta takiej, nie wiem. Zaraz na spokojnie sobie zjemy. Co my tu mamy? No i fryty, no. Fryty. Czyli śmierć dla naszego organizmu. Kawałek kartofla. Nie wiem. To jest jeden ziemniak, który kosztuje 5 zł w takim czerwonym pudełku. Z ogromną ilością soli. Ale jest przecież taki dobry. Ale tak kurewsko niezdrowy. Dlaczego? No bo pewnie dlatego, że oni robią to wszystko na tym oleju dzień po dniu, frytka po frytce, ten sam. No ale to jest takie dobre, no ale niezdrowe. Dobra, wracamy do kanapki. Słuchajcie, więc kanapka generalnie, recenzja kanapki jest taka, że sprawdźcie sobie ją sami. Generalnie wygląda fajnie. Smakuje. Powiem, że mięsa jest dużo i czuć to mięso, jest spoko. Sos jest to zdecydowanie taki śmietankowy sos. Pieczarki są podsmażane, czuć to. No i jest ten pomidorek. Także biorę teraz łyk coli, załatwiając sobie dwa dni
wolnego nieruszania się z domu, bo będę umierał na anginę. I tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Napiszcie w komentarzu, jeżeli oglądacie do tego momentu, czy odwiedzacie często fast foody. Jeżeli tak, to czy może jakieś konkretne kanapki odwiedzacie? Czy konkretne kanapki odwiedzacie? Czy odwiedzacie te fast foody ze względu na jakąś jedną kanapkę, której nie ma gdzie indziej, a jest tak dobra, że warto tam często odwiedzać właśnie ten fast food? No nie wiem. Trzymajcie się gorąco, smacznego i pamiętajcie, nie jedźcie za dużo fast foodów. Można sobie raz na jakiś czas pozwolić, ale żeby to nie był stały element waszej diety. Trzymajcie się i do zobaczenia. Bye bye.